Dzień dobry, wieczór. Z tej strony ponownie Starki i widzimy się w grze Guild of Dungeoneering. No i cóż, z powiem wstępu mam dla was bardzo ciekawe ogłoszenie. Otóż będziemy robić coś bardzo głupiego, tylko dlatego, że chcę zdobyć achievementa. A mówiąc konkretniej, w dzisiejszym epizodzie i kilku następnych będziemy wyruszać na przygodę przy użyciu siostry, gdyż jestem Machampem, a istnieje tutaj taki pewien piękny achievement za wygranie 10 przygód jednym champem. Więc tak, skazujemy się na spore tortury i w ogóle, ale no jak mus to mus. No więc tak, w tym momencie idziemy na przygodę kolejną tutaj, wybierając do tego siostrę, dalej z jednym życia, bo wydaje mi się to być sensowniejsze niż dobranie dodatkowej karty przez pierwsze dwie bitwy, w szczególności w przypadku champa. No i nie przedłużając dużo, idziemy, lecimy, zobaczymy jak to wyjdzie i zdobądź dwie duże skrzynie. A walczymy tutaj zacznie z Bear Owlem i Zombiakiem. Okej, Zombiak nie wydaje się taki groźny, Bear Owl trochę gorzej. O, i Fontanna Decaya. Niedobrze. Niedobrze. A w takim wypadku zacznijmy może od czegoś takiego. Ewentualnie takiego i... Dobra. Zaczynam w takim razie od walki z kaktusem, którego... On jeszcze nie kojarzę, ale... Oj. Kiepsko. Bardzo kiepsko. O, swoją drogą... Zablokowanie ataków... Odbija. Normalnie jak nasz ten bruzer, czy jakoś tak. O nie, neurotoksyna, tylko nie to. Dobra, blok. I jakimś z tym wygraliśmy. Dobra, wydawał się trochę groźniejszy. Początkowo jak tak myślałem, ale daliśmy radę i teraz tak. Koszula, to, albo to. Bo oczywiście, że Swift plus Holin. To jest idealny wybór, bo to jest to samo co wcześniej, tylko że z dodatkowym bonusem. Tak, Imp z tego co kojarzę był trochę niebezpieczny, więc wolę zwalczyć, póki mam DK z Goblinem, niż z Impem. I zobaczymy co dalej. O, Headbutt. DK. Oj, 3 obrażenia na start, ale trudno, w takim razie A Closed Punch muszę zrobić. O, Shift. Dobra, to było głupie, powinienem Shifta zostawić na koniec. Tak, powinienem naprawdę Shifta zostawić na koniec, mogłem przez to zginąć. Teraz użyłem Shifta zamiast A Closed Puncha. Jakimś cudem jednak się to udało i teraz tak. O nie, to jest fajne, ale nie. Bo Mundane nas zabije, więc weźmy Growth. Tak, musimy powoli, ostrożnie dobierać karty i przeciwników, z którymi chcemy się mierzyć. Po to, by móc przetrwać to wszystko. Wiecie, Champ to jest dosyć słaba postać, więc po prostu nie chciałbym przez nieostrożne dobieranie kart. No wiecie, umrzeć. Teraz tak, tutaj w sumie wyjdziemy na 0, tutaj wyjdziemy na minus 1. Tak, ale Rekindle wydaje się sensowniejsze niż tamto. Też trochę. Toż za chwilę mogę tego żałować i teraz dobra, lucky hits i po sprawie. Jakimś z tym się udało i teraz tak, kappa, to jest ogień, tutaj mamy kolejnego Swifta, tutaj Blade'a. Wezmę kappę. I tak, mamy jeden favor, czy to znaczy, że możemy usunąć kartę, bo jeśli tak, to musimy A Closed Punch'a usunąć. Nie, burn z dwóch. Kiepsko, dobra. W takim wypadku... Zostawię tutaj na wszelki wielki. I może zostaniemy coś na pierwszym poziomie. Bo przynajmniej słabszy drugi poziom niż to co teraz oferuję. Bardziej ducha bym nie chciał pokonywać. Wydaje się być zbyt groźny, ale dobra, kaktus, który nas gryzie, chyba nie jest tak źle. A tu jest trochę gorzej, co w szczęście mamy Rekindle. Mamy Holy Seal, nie. Jeśli będziemy naprawdę ostrożnie do tego podchodzić, to może nawet wygram. Też nie będę was okłamywał, granie Champem jest naprawdę ryzykowne za każdym razem. Teraz tu mamy Armor i tamto tutaj Swift i Growth. Wezmę chyba to. W szczególności wydaje mi się, że nigdy jeszcze Growtha nie skomputowaliśmy. A skomputowanie Growtha może być konieczne, żeby, wiecie, mieć tą książkę, całą gilopedię, jakoś tak wypełnioną.
Swoją drogą za wypełnienie jej też jest achievement, więc no. Więc tak, teraz pójdziemy po prostu maksymalnie ile się da w growth. Anger, restore oczywiście. Potężna moc, bite to teraz Fire Blast i mamy zwycięstwo. I tak, ostatnią rzeczą, którą też pamiętam, to to, że jest chyba, jeśli się nie mylę, oczywiście, achievement za użycie wszystkich favorów w jednej przygodzie, więc potrzebujemy łącznie 12 favorów. Nie wiem, jak to wyjdzie. W najgorszym wypadku po prostu wycinam i wiecie, jak będę miał już te favory po prostu zgarnięte, to wtedy się spotkam ponownie. Nie ukrywam, nie chciałbym was zamęczyć aż tak bardzo, chociaż... Dobra, w sumie czemu nie? Ten jeden odcinek może być taki długi, nudnawy. Patrzę na co ile ostatnio emocji było, to zdecydowanie to jest, będzie miła odmiana. Okej. Okay. Ej, Eclipse Punch, to nie ma znaczenia. Jak mówię, wiem, że mógłbym go już niby usunąć, ale... preferuję właśnie poczekać, aż będę mógł wszystkich mocy użyć naraz. Bully Cup nie. To nie, to nie. Ja chyba lada moment będę zmuszony walczyć już z dwójkami. Nawet pójdziemy od razu na tą dwójkę. Ja więc tutaj tylko pieniądze, wiecie, żeby zachęcić bardziej. I zaczyna się kiepsko, ale na szczęście mamy Rekindle, więc jej. Minimalizujemy straty, Fire Blast. Anger, okej, okay, niech to będzie po prostu A Closed Punch i mamy zwycięstwo. Dobra. I teraz tak, Scarf. Nie daje niczego sensownego, nie daje niczego sensownego, nie daje niczego sensownego, skip. I okej. Okay. W sumie powinien się przyznać do swojej głupoty, po prostu nie będziemy czekać, już używam Berna. I żeby było łatwiej, już teraz też Treasure użyję. Też wątpię, żeby to wiecie, miał więc wielki sens, no ale trzeba to trzeba. O nie, pari. Restore. Jedy blow. No niedobrze. Power ciąg power. Mniejsza od nazwy. Nie, leczonko. Interrupt czy Rekindle? Rekindle. Strike. Eclipse Punch. A. Już chyba, że coś się zacięło, na szczęście tego nie kliknęłem. Anger, lucky hit. Nie przejmując się niczym. Brittle wchodzi. Shift. I wygrana. Dobra, teraz mam do wyboru już kolejne rzeczy. Glyph daje Holy Arcane. O, tutaj mamy Stupidity Fate Charged. Nie, tu Crash. Yep. Jak... Może mówię, może nie. W sumie nawet nie jestem teraz pewien. Mój główny cel to jest po prostu wymaksować to wszystko, więc musimy zbierać bardziej growth niż Holy Arcane. Nie wiem, co tam jeszcze było. Wydaje mi się, że może jeszcze też blade'ów nie mamy pełnych, tylko... Problem w takim, że blade'ów w sumie chyba nie możemy za dobrze zbierać. Prawda taka, że naprawdę to jest takie... Powiedzmy, że ciężkie dla mnie, żeby pamiętać, co mamy, a co nie. Nie sprawdzałem książki, tylko że growth nie mamy. I jestem tego po prostu pewien. Teraz tak, coś znowu to. A możemy wymienić to, żeby mieli plus jeden po prostu do życia. Jej, piękna sytuacja. Bandyta. On musiałby być na dead endzie, żeby był opłacalny, więc tak. Będziemy musieli jakiegoś dead enda stworzyć, żeby gość był słabszy. A jak będzie słabszy, to już będziemy mogli się z nim pobić trochę lepiej. Przy okazji mam jeszcze jeden favor, to jeszcze to i brakuje nam ostatniego. Tutaj 2-3. I tam trójki. Czyli łącznie potrzebujemy jeszcze 5? Tak, chyba 5 favorów. Nie, 5 tutaj. 5 plus 3 to jest 8. Chyba. Nie wiem, ja dzisiaj nie myślę. Więc no. Zobaczcie, jeśli będę jakieś głupoty gadał w ogóle. I co my tu mamy? O, ogień dwójka, fajnie, tylko to nie ma sensu. Tutaj... Mam się Holy Seal, ale dostajemy Slice'a, więc niech będzie.
Jak mówiłem, wydaje mnie się, że blade'y też są konieczne, więc tak. O, albo w sumie, czy jest sens tak się męczyć z tym wszystkim? Może nie, może bezpiecznie będzie po prostu pójść już wykończyć tych wrogów i cieszyć się zwycięstwem. I pewnie nawet tak zrobił, wiecie. Jak mówiłem, sam niby chcę to zrobić, ta achievement jak najszybciej i tak dalej, a z drugiej... Trochę żal mi wykorzystywać czas antenowy na takie głupoty. Przynajmniej teraz, wiecie, kiedy jeszcze naprawdę dużo przed nami w tej gildii. Jakby była już końcówka jakiejś przygody, nie byłoby czym się przejmować, bo wszystko super szybko można byłoby już kończyć i tylko bym chciał takie achievement huntingi robić wielkie, wspaniałe, no to okej. Ale tak, tu i teraz to od największego sensu. Gdybym pamiętał, jak będę to działa, to mógł, wiecie, coś sensownego zrobić, ale teraz wolę go nie ustawiać, będę tylko przez to sam. A teraz idziemy tak. Pokonujemy szybko Gnola, to nie powinien być problemem. I jak rząd będzie pokonany, to potem trzymajcie kciuki za to, żebyśmy sobie poradzili z Beraulem, bo jeśli sobie nie poradzimy, no co? No i najważniejszy achievement, po który tutaj idę, czyli wygraj grę bez cmentarzyska, niestety się nie uda. Po co ja to klikłem? Mogę wytłumaczyć mnie, po co ja żebym to klikł? Nie było mi do niczego potrzebne. Pewnie jak na złe dźwianka nie odzyskam. Znając, że tak będzie. No szkoda. Dźwianek jest naprawdę dobrym przedmiotem. Jak coś udaje życie, to jeszcze... najważniejsze... całej growth. A jak mówiłem growth, a teraz chcę po prostu sobie dosyć dobrze ogarnąć. Teraz tak, blok, super. Shift, i wygraliśmy. Tylko... Shifta, czy jak to się nazywa, warto chyba brać ze sobą. I tak... nie wierzę. Czyli moglibyśmy mieć dwa do armora. Fajne nawet. Aha. A ty byśmy mieli znowu Swifta czwórkę. Zauważyłem, że ten Swift się bardzo szybko zbiera, ale wiecie co, nie. Zaryzykuję, wezmę armora. Wydaje mi się, że Beraul miał dużo ataków fizycznych. Jeśli się mylę, to trudno, będziemy mieli naszą śmierć. Ale jeśli się nie mylę, to będzie może dobrze nawet. No i na pewno musi trochę mieć, skoro ma tutaj furię jako jedną ze swoich umiejętności, ta furia. No ma jakiś sens. Headblow? Repel? Nie. Zaryzykuję z tym. Użyję teraz tego. I wygraliśmy jakimś cudem. A do wyboru mamy Arcane 1, Holy 2. Crash 1, Armor 2. Będzie głupia. Prawdopodobnie, ale wezmę. Może przynajmniej armora skompletujemy. No, o ile armor wymagał kompleta. Bo szczerze mówiąc, to nawet nie jestem pewien. I teraz tak, Fire Blast wmieć do tamto. Warto więc, okej. Robimy. W sumie idziemy na zombiaka, nie będę nawet więcej czasu zabierał. Wygrajmy i tyle. Dobra, na razie niech będzie. Zablokuj wszystkie fizyczne. Z następnego ataku fizycznego. Ciekawe. Naprawdę ciekawa zdolność, muszę przyznać. I wygraliśmy, bez problemu. I zaraz zobaczymy też, czy udało się coś nowego odblokować, czy raczej jest to po prostu... chwila, co? Czyli z dwóch rąk są takie przedmioty. Dopiero to ogarnęłem. Fajne, możemy mieć takie armor 4 na dwóch przedmiotach. Aha, tak, znowu gada. Chociaż tym razem chyba Bard był nawet w miarę przyjazny dla nas, jak na niego. Proszę, selective, plus jeden do wyboru skarbów. Łatwiej będzie nam teraz kompletować wszystko, więc jej. Co, jako że to mamy, możemy dostawić kolejny przedmiot, czyli tutaj w sumie...
Ciężko mi powiedzieć, co byłoby najlepsze. Chociaż to jest w sumie ciekawe. 3 arcane na jednym przedmiocie. Nawet dobre. Na pewno to. Może tu będzie coś lepszego. Fire Arcane. Armor 2. Arcane Fire Holy. Grów 2. Grów 1. Armor 1. Wow. Chyba jednak wybiorę to. W tym momencie mamy dostęp już do nowych, wspaniałych przedmiotów. No, dobra. Tak więc zobaczmy teraz w Gildopedii, czy dobrze myślałem z tym. I ciężko powiedzieć. Czy tutaj teraz odkryliśmy to teraz, czy to było już wcześniej? Ale mamy chyba komplet zrobiony teraz, mi się tak wydaje. I tak, potrzebujemy jeszcze ostrzy, ognia, zarostu, czyli growth. Dobra. Czyli late, fire i growth nam pozostały. Mogę wam powiedzieć tyle, na pewno wcześniej czy później to zrobimy, a póki co... Ojeju. To jest ta misja. Powiem wam szczerze, to jest naprawdę niebezpieczna misja. I szczerze powiedziawszy, nie wiem, czy chcę na nią iść. Tak więc dajcie chwilę, muszę się zastanowić nad tym wszystkim, bo no po prostu nie wiem, czy to dobry pomysł. No więc cóż, powiem wam szczerze, przemyślałem to wszystko i nie, jeszcze raz nie. Zamiast tego pójdziemy sobie może tutaj. To jest takie piękne zadanie, pokonaj szkieleta. Wydaje się być co najmniej prostsze. Przynajmniej taką mam nadzieję. Okej, zobaczmy, jak sobie poradzisz. Poszukiwacz przygód. Tą drogą widzieliście tego gościa? Albo mnie się wydaje się, albo był on delikatnym nawiązaniem do Monty Pythona. Więc tak. Dobra, to i szczurek. No idziemy, musimy się przygotować, żeby potem pokonać szkieleta. Oczywiście, żeby nie było, nie będzie to takie proste. Że idę po szkieletę i tyle. Nie. Najpierw chciałbym zdobyć 100% w jednej ze statystyk. Inaczej mówiąc, najprawdopodobniej w ogniu albo w growth. Jak już gramy champem, to wiecie, wszystko co zdaje obrażenia, a przy okazji ma jakieś inne dobre efekty, to jest na wagę złota. Więc tak, jej, udało się. Co tu mamy? Lina. Plus 1 do kart, fajna, ale mniejsza. O to... Okej, okay, growth i swift. Dobry start, bardzo dobry start. A przy okazji jeszcze tak jak tu jeszcze jesteśmy. Co my tu mamy za fontannę przy tym szkielecie? Okej, okay, o nie. Tego nie chcemy, a tutaj? Conceal, Monster Cards are obscured. Nie jest tak źle. Dobra, mniejsza z tym, skupmy się teraz na tym, co najistotniejsze. A, jakieś hałasy tutaj w pokoju, lecą. Nie jestem gotowy na gnola. Mentalnie jestem gotowy, więc kolejny szczurek. I miejmy nadzieję, że dostaniemy jakieś fajne rzeczy. Dobra. Cover, tak. Rekindle przed chwilą było, teraz A Closed Punch. Eyes Closed, czegoś tak, mniejsza. Tak, Eyes Closed, znowu. Okej, okay, znowu atak z zamkniętymi oczami. Sobie nie wiem, co więcej mam mówić. Neurotoksyna? Nie. Shift. Ten shift to potężny klawisz, tak w sumie. Przydałby się jeszcze Enter. O. Ja pamiętam to wszystko, ale patrzę z tej ogień dwójka tak na start. Ale oczywiście, że biorę. Przyda ci szkielety. To niefortunny przypadek. Nie mogę ich zarzucić, bo to zakończy naszą misję. Do coś innego i gnol. Mówiąc szczerze, nie chciałbym tego, ale niech i tak będzie. Jak trzeba, to trzeba. Walczymy z gnolem i tak, strike. Może być. Anger to cover. I możemy jeszcze to redukować. Headbutt, lucky hit. I oby nie było headbutta kolejnego. Nie, jest tylko claw. Okej, udało się. Przeżyliśmy na jeden napad. Dobra, i co my tu w ogóle mamy? Arcane Fire, super, tylko stracimy. Crash Fire, okej, a tutaj Blade 2. Ojej.
Nie, no zbieramy fire, co fire. Dobra. A proszę, tutaj mamy do czynienia z... którego nie kojarzę. Mimikiem. Pewnie będę tego żałował, ale niech będzie. Wstawimy mimika. Mał, idziemy w tamtą stronę. To pewnie będzie największego bota, jaką mogę zrobić, ale bandyta tam. Mam dead enda, więc idealnie się nadaje na bandytę. Mumia. Może mam powiedzieć, nie kojarzy mumii. To jest chyba zbyt duże ryzyko. Póki co spasuję z tą mumią. Patrzmy po prostu z bandytą i z mimikiem. Najpierw z mimikiem, potem z bandytą i tak. Headbutt na start to niestety lucky hit dla nas. Bo nie mogę niestety nic innego zrobić. Bite, eyes closed, czym eyes closed, nie jestem pewien, ale mniejsza, kolejny headbutt. Okej, wniosek następujący, mimik jest naprawdę groźny. Możemy zginąć od niego. Moja ostatnia nadzieja. O, dziękuję Flame Lashu. Dziękuję Flame Lashu. Więc udało się, co my tu mamy? A to nie, tutaj Growth Stupidity. Może być, tutaj tracimy jedną rzecz, dostajemy inne. Tutaj dużo armora, ale armor już mamy. Stupidity jest na razie niebezpieczne, ale... A, wezmę to, zawsze. Jedna karta zła, ale jedna też taka, którą można uratować. No i jako, że idziemy na poziom trzeci, to jeszcze jeden raz spotkanie z poziomem drugim. Może nas to zacznie wspomóc. Okej, Flame Lash. Póki jest okazja, musimy po prostu bić czym się da, żeby tylko mieć jak najwięcej. Czemu w sumie to był Flame Blast, nie Flame Lash. Flame Lash mam tutaj. Żeby tylko zwyciężyć i dobra. Mimik padł. Tym razem bardzo szybko. I jak co tu mamy? Klub, który daje... Ale ze wszystkich rzeczy chyba to jest najsensowniejsza. Więc dobra, bierzemy maczugę. O, szkielet. Smutne. Ale tak, bandyta kolejny. No i szykujmy się jak najlepiej na bitwę tam. Stagger, dwa obrażenia, nieblokowalne. Ignite. W ten sposób on już powoli ginie sobie. Jakiś hałas, nie wiadomo gdzie sam. I fire blast. Dobra, udało się, to było szybkie. Winged Staff, Holy Arcane. O, nope. Red Mail, nope. Swift, nope. Armor, nope. Skip. Smutne to. Ale dosłownie nic sensownego nie dostaliśmy. A burn. Burnuję to. Wiecie, głównie myśląc o tym, żeby zaliczyć zadanie, więc mieliśmy draw, mieliśmy burn, mam teraz treasure. Okej. Okay. Zadanie, czym jest ta mumia. Czy chcę ryzykować? Tak, zaryzykujemy. Zaryzykujemy. Przy okazji jeszcze kolejny bandyta tam. Czy nie zauważyłem tych favora? Muszę być ostrożniejszy z tymi favorami, okej. Okay. Slam. 2 za 2. Head blow, lucky hit. Ryzykuję dużo, ale to trzeba. Rekindle. No, udało się na farcie trochę, ale tak. Ważne, że się udało. Teraz tutaj mam growth, stupidity arcane. O. Stracę jeden życia, ale zyskam inne rzeczy. Tutaj możemy to wymienić, będziemy mieli maksymalnego fajera. Bierę to. Znaczy, głównie po to, żeby zaliczyć achievementa za fajery. Teraz już zostali nam do uzbierania growth. I chyba jeszcze tylko i wyłącznie... Jak już, to później mamy. Chyba jeszcze... Tak, strasznie się plączę, jestem tego świadom. Ale... Jak to się nazywało? Chyba zostało potem po growth jeszcze tylko blade. Więc nie jest tak źle. Dobrze się też pozbyć E, no to E można zabić. Wcześniej czy później. No. Więc jeśli zdobędę coś, co pozwoli usunąć E, to zrobię. Ej. Fajera już mamy, tu teraz pora na growtha.
Fajra się udało, więc... Tak, teraz gra pogromadzimy na super szybko. Bo to zajmie. I wiem, że już poprzedni przebieg w sumie był podobny pod tym względem, ale jasnie podam. Ja zdobę tę grę w 4. Albo przynajmniej blisko 4. Nie będzie aż takie trudne. Flame Lash, bo bije więcej. Rekindle teraz stracimy pewnie, ale no. Nie straciliśmy, więc nie jest tak źle, okej. Okay. Rekindle. Fire Blast. I wygraliśmy. Więc tak, wniosek następujący. Ogień nas uratował, to teraz pora go wymienić na coś innego. Tutaj nie. To zdecydowanie nie, dopóki nie zrobimy czegoś lepszego. To zdecydowanie nie, a to zdecydowanie nie. Więc skip. I cóż, co więcej dodać? Nie wiem, po co to wszystko robię, ale tak. Po prostu jestem warty, czy coś. Headblow? Ignite. Ryzykujemy dużo, bo straciliśmy. A nie, cover, czyli to nie jest tak źle. Gorzej tylko, że mamy teraz po jednej karcie na rundę. Ale Flame Blast wygraliśmy. Jeszcze szkoda tak marnować tego ognia. Jak mówiłem, skomputowanie to skomputowanie. Holy Blast. Nie? Tutaj stracimy jedno życie, zdobędziemy w Arcana. Tutaj coś innego dostaniemy. My Crusha i Ignite'a, niestety. Zyskamy Smite i inne rzeczy. Gdyby się udało usunąć Stupidity, to bym to brał teraz, nie jestem pewien. Dobra, niech będzie. I tak weźmiemy. I teraz tak, zobaczmy czym jest mumia. Miejmy nadzieję, że nie będziemy tylko żałować. A potem już chyba pora walczyć ze szkieletem. I zaczynamy od niebezpiecznego, bo drain. A to ja zarzucę za to fokusa. Puk, restore. Mhm, teraz mamy słup. To za to Fire Blasta dostaniesz. I dobra. Wniosek następujący. Mumia nie wydaje się być aż tak strasznie groźna, jak można byłoby wnioskować. Na pewno jest niebezpieczniejsza od niektórych wrogów, ale... A, nic to chciałem. Ale nie jest źle, mówiąc szczerze. Wydawała się naprawdę groźniejsza. A teraz tu mam Wooden Shield. Nope. Nope, 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 nope. Jeszcze raz nope. A, smutne to. Grow nam nie wejdzie. Ale trudno. Życie. Tak. Zaryzykujemy z tym bandytą, będziemy mieli więcej życia, ale... Może by się udało kolejny tam. O, Ignite nadal mamy, więc super. To jest jedna z najpotężniejszych rzeczy, którą w sumie możemy mieć. Uuu, trzy obrażenia. Użyję fokusa, żeby to zredukować na ile mogę. Fajera musimy zarzucić. Teraz refresha nawet. Różnic to nie robi. Ja naprawdę zaczynam już niepokoić te dźwięki, które dochodzą skądś nie w pokoju. Nawet nie wiem, czy kot czegoś nie namieszał. Ale niestety nic z tym nie zrobię i... Growth 2. Row 4. Czyli do totalnego sukcesu pozostało nam zdobyć tylko i wyłącznie te blade. A do blade'ów niestety trochę daleko. Czemu ona idzie po jednym pokoju? Okej, jeszcze raz ten chaos usłyszę, na pewno będę musiał chyba zrobić cięcie, żeby poszukać czegoś. Teraz tak szarża. Skarpiąc z kopęcą kiedyś był naprawdę niebezpieczny dla mnie. Jak będzie teraz, to nie wiem. Na pewno. Aj. Nie jest aż taki zły, jak to zapamiętałem. Chociaż jest niebezpieczny. Co do tego nie ma wątpliwości. No. I na całe szczęście nie mógł żadnego ataku za 3, więc ledwo, ale przeżyliśmy. Jej. Najważniejsza kwestia, czy możemy coś wymienić na coś lepszego?
Tracimy fokus, Mind Strike'a i ech, dobra, to teraz to warto wziąć. A dostaniemy repela. Dobry wybór tym razem. I cóż, którędy przejdzie, tędy przejdzie. Idzie przez drogę DK. Okej. Okay. Nawet nie będę jej kwestionował. Bierz po prostu DK'a i lecimy na starcie. Ze szkieletem. Patrzcie, jak dużo efektów. O, znowu drain. No niestety, masz lucky hita za karę. Headblow. Tych wszystkich opcji to wolę Fire Blasta. Nawet nie będę już czekał na jakieś inne rzeczy. Restore, oczywiście. Restore zawsze w cenie. Perry. Niestety zostałem z DK'a. Zredukujemy w ten sposób. DK nie zadziała. Spuk. Rejuvenate, czy jakoś tak. I milion leczeń. Mamy to. I'm not sure if you understand. This used to be a peaceful land. Since your guild come along, everything has gone wrong. And I dread to know now what you've planned. Oj. Bart teraz naprawdę powiedział coś niepokojącego. To było pokojowe ziemie. Spokojnie, dopóki nie przybyliście tutaj, a teraz boję się spytać, co planujecie. O, zaczyna z Armor 1. Wiecie, to jest super efekt. Naprawdę super efekt. Wow, udało się. Udało się. To prawie już mamy idealnie, żeby móc kolejną rzecz zakupić, chociaż... Czy mamy coś jeszcze do kupienia z pierwszego tieru? Tak, jeszcze jeden pierwszy tier mamy. Jak to już wykupię, to potem zaczynamy chyba zbierać na dwójkę. Owszem, wcześniej czy później pewnie mi Mima kupię i parę innych rzeczy, ale... Kupimy to i raczej już na pewno trzeba się skupić na tym, co jest tutaj. Już zobaczymy do Gildopedii, jak to pięknie wygląda. Proszę. Tylko Blade 4 chyba brakuje nam do kompletu wszystkiego. No jako, że jest sytuacja taka nie inna i mamy już pół godziny nagrania, to ja wam dziękuję bardzo za uwagę, no i do zobaczenia już w następnym epizodzie, więc trzymajcie się i hej, hej!